Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat nadchodzącego tytułu, jakim jest Thief Out of Shadows. Gra, właściwie w trzecią część miałem możliwość zagrać. Teraz zbliża się czwarta odsłona. Troszeczkę nam przyszło poczekać na kolejny tytuł, na kolejną odsłonę, ale myślę, że warto. Co prawda, studia Looking Glass i Ion Storm już nie istnieją. Czyli twórcy poprzednich części niestety splajtowali. Teraz wszystkim zajmie się Eidos Montreal. Twórcy m.in. takie gry jak Deus Ex, Bunt Ludzkości. Myślę, że mają pewne doświadczenie w tworzeniu gier. Myślę, że znacie tego producenta, te studio, tego wydawcę. I myślę, że warto będzie się przyjrzeć temu tytułowi. Dlatego chciałbym też go zaprezentować na moim kanale. Jak tylko będzie premiera, czyli 28 luty. Tymczasem na świecie 25 luty. Także małe opóźnienie, jeżeli chodzi o nasz kraj. Ale cóż, standardowo, zawsze tak jest. Co więcej, jeżeli chodzi o sam tytuł, ponownie będzie to taki zbitek motywów, mianowicie okresu wiktoriańskiego, magii, gotyku oraz steampunku. Prawdziwa mieszanka, prawda? Główny bohater, Garrett, wraca po latach nieobecności do miasta, no właśnie, miasto nazywa się City, czyli miasto. Bardzo, bardzo skomplikowana nazwa. Bardzo trudno rzeczywiście zapamiętać, ale to może lepiej. Akurat nazwa miasta może nie jest specjalnie ważna, ale najważniejsze będzie to, co się będzie w nim działo. Czyli ohydny, straszny baron, tyran wręcz, będzie nękał ich mieszkańców. Ponadto straż miejska również będzie nękała mieszkańców tego miasta. A co najgorsze, będzie również tajemnicza zaraza. Coś mi się przypomina poprzednia część. Bardzo podobna sytuacja, bardzo podobna historia. W tym momencie Garrett również się zainteresuje miastem z tegoż te powodu, że skoro jest zaraza, skoro jest baron, skoro jest straż, która nęka, skoro jest taka właśnie sytuacja, czyli sytuacja, jaką jest chaos, można to wykorzystać i w tym momencie będzie chciał to wykorzystać na swoją korzyść w postaci właśnie funduszy, pieniędzy, tak? Możliwość kradzieży, możliwość wzbogacenia się kosztem innych. Przyjdzie nam się wcielić właśnie w rolę Garretta i wzbogacić się dość dobrze. Ale będziemy mieli zadanie okradać kolejnych tam powiedzmy mieszkańców, bogatych mieszkańców miasta, poznając tymczasem też ich sekrety. Czy te sekrety nam się przydadzą do kolejnych misji? Z pewnością tak. Ewentualnie jeżeli nie, no to będziemy mieli jakieś ciekawostki fabularne. Wszystko się okaże, na chwilę obecną nie wiadomo tak naprawdę zbyt wiele na ten temat, ale mamy do dyspozycji oczywiście podstawowy pakiet broni, jaki był dostępny już wcześniej. Czyli oprócz jakichś tam dodatkowych gadżetów mamy oczywiście standardowe strzały. Standardowe strzały do uśmiercania przeciwnika, jak jest na przykład strzały z wodą, strzały z hukowe, tak? Z jakimiś tam fajerwerkami w celu odwrócenia uwagi, ewentualnie właśnie wodne w celu zgaszenia pochodni, zgaszenia oświetlenia.
Dodatkowo oczywiście pałka i prawdopodobnie również różnego rodzaju inne strzały, jakieś zatrute i tym podobne, które były oczywiście dostępne w poprzednich częściach. Szczególnie w poprzedniej, trzeciej części bardzo dobrze je kojarzę. Dalej, nowości. Pojawi się m.in. szpon, który umożliwi nam spinanie się na niektóre elementy dostępne na mapie, dostępne w otoczeniu. Kolejna rzecz, strzały z liną. Możliwość wspinania się, znalezienia sobie, znaczy stworzenia sobie, powiedzmy, pewnego rodzaju windy. Ciekawa sprawa. To nam bardzo mocno rozwija możliwości, jakie będziemy mieli w grze. Ponadto strażnicy będą przeczesywać pomieszczenia, w których się znajdowaliśmy. Jeżeli usłyszą jakiś ruch, udadzą się w tym kierunku i przeszukają. Nie tylko przechodząc, obserwując, skanując otoczenie, ale również zaglądając na przykład do szafy, zaglądając w jakieś miejsca, w których mogliśmy się ukryć. Tak więc tutaj dla nas jest wyzwanie. Musimy znaleźć taką kryjówkę, aby nas nie znaleźli. Dodatkowo coś z Assassin's Creed'a, czyli umiejętność, jakim jest skupienie. Nasz bohater będzie mógł wejść w interakcję z niektórymi przedmiotami, a żeby wiedzieć, w które przedmioty mogą zadziałać, będzie miał specjalną umiejętność, jakim będzie skupienie. Czyli na przykład będziemy mogli zobaczyć, które liny można przeciąć, gdzie można strzelić. Jeżeli strzelimy, co się stanie? Możemy zobaczyć, podglądać jakieś plamy oleju, które możemy na przykład podpalić. Czego nie widać gołym okiem, ale na przykład właśnie w umiejętności skupienia dobrze będzie nam to, być dla nas to wiadome. Dodatkowo zdolność ta ma zwalniać czas podczas m.in. kradzieży kieszonkowych, czy na przykład umożliwiać specjalne ataki, ewentualnie jakieś specjalne uderzenia w trakcie walki. Jednym z nich ma być odepchnięcie wroga. Kolejna ciekawostka to oczywiście sama grafika, sama fizyka, zupełnie nowy silnik. Gra stworzona tak naprawdę od podstaw. To wszystko naprawdę składa się na bardzo ciekawy tytuł i widać to po ocenach graczy. Jako że gra się jeszcze nie pojawiła, na chwilę obecną można oceniać w wielu portalach oczekiwania. Co oczekujemy od tej gry, jak punktujemy ją na chwilę obecną. W chwili obecnej zazwyczaj są to punkty praktycznie 9 na 10 punktów, także bardzo wysoko gra jest ceniona, oceniana i oczekujemy od niej naprawdę wiele. Czy tak rzeczywiście będzie, czy nas zaskoczy pozytywnie, czy negatywnie, ciężko powiedzieć. Osobiście czekam na ten tytuł i prawdopodobnie pokażę go na YouTubie. Mimo że jest to taka skradanka, w której tak naprawdę unikamy walki, unikamy konfrontacji z wrogiem, celem jest kradzież i poruszanie się w ciszy, poruszanie się, bycie niezauważonym, może to być zbyt spokojne, więc nie wiem jak długo będę prowadził taką serię. Zobaczymy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tymczasem musimy czekać jeszcze mniej więcej miesiąc, 28 lutego. To tyle, dzięki za uwagę. Napiszcie, co sądzicie o tej grze, czy również czekacie na ten tytuł. Może mi to pomoże właśnie w ostatecznej decyzji co do rozpoczęcia takiej serii. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.